Witam z tej strony Nightshade, a to jest My Little Dashi, Reloaded, rozdział 5, Pegazie Loty. Lecę, bo chcę, lecę, bo kupę mi się chce. Nie mam pieniędzy, o nie, babcia klozetowa nie wpuści mnie. Fragment niepublikowanej piosenki bez tytułu zespołu Lisy. Weterynarz przyszedł następnego dnia, kiedy po początkowym zdumieniu przebadał Pegaza, stwierdził jedynie mocniejsze i lżejsze stłuczenia. Nie było żadnych zwichnięć ani złamań. Najmocniejsze uderzenia przyjęły na siebie zad i lewy bok, czyli miejsca wyjątkowo umięśnione. Weterynarz stwierdził, że większość bólu przejdzie już następnego dnia. Byłoby super, gdyby nie to, że chciał zainkasować podwójną należność. Jak wyjaśnił, wynikało to z tego, że Rainbow Dash to właściwie dwa zwierzęta w jednym, a do tego przez cały czas badania wierciła się niemiłosiernie. Na szczęście po długim targowaniu się udało mi się obniżyć cenę o 1/3. Natychmiast po jego wyjściu zadzwoniłem do profesora Mielczarskiego, który ucieszył się na wieść o tym, że kucyk lata i obiecał przyjechać następnego dnia w południe. Internet to cudowny wynalazek, pomyślałem rano, kiedy wyświetliłem znalezioną wcześniej na stronie miłośników lotnictwa mapę obszaru kontrolowanego wokół lotniska w Łodzi. Obszar ten obejmował niestety praktycznie całe miasto. Popatrz na tę mapę, zwróciłem się do Rainbow Dash. W obszarze zaznaczonym na niebiesko nie wzbijaj się powyżej jakichś 100 metrów, żeby się nie zderzyć w jakimś samolotem. No i lepiej nie zbliżaj się do lotniska. Oczywiście, Pegas niecierpliwie skinął głową. Jeśli będziesz chciała polatać sobie wyżej, kontynuowałem, a profesor powie, że możesz sobie na to pozwolić, lepiej zrób to nad Zgierzem. Strefa kończy się nieco na południe od niego. Dobra, dobra, słuchaj, Rainbow, odezwałeś się zniecierpliwiony. Wiem, że się niecierpliwisz i wcale ci się nie dziwię. W końcu to ważny dzień w twoim życiu, ale profesor i tak przyjedzie dopiero po południu, więc lepiej może wykorzystaj ten czas na zapoznanie się z tą mapą. Następne zderzenie może skończyć się znacznie gorzej, a ja nie mam ochoty na występ w kolejnym odcinku Katastrof w Przestworzach. Co takiego? Kucyk zdziwił się wyraźnie. Już to widzę. Łódź, 800-tysięczne miasto w centralnej Polsce. Wrzesień 2011 roku. Piękny słoneczny dzień. Mieszkańcy tłumnie zapełnili miejskie parki, nie wiedząc, że za chwilę ich sielanka zostanie brutalnie przerwana. Zawiesiłem dramatycznie głos, naśladując manierę narratora serialu o katastrofach lotniczych. Co? Boeing 737 nagle spada z nieba i rozbija się w centrum miasta. Rozpętuje się piekło. Do czego zmierzasz? Rainbow Dash spojrzała na niej podejrzliwie. Śledztwo utyka w martwym punkcie, kiedy śledczy NTSB i KBWL znajdują w jednym z silników odrzutowych resztki zwierzęcia, jakiego jeszcze nigdy nie widzieli. To wyglądało jak koń, niebieski koń ze skrzydłami, zmielony na proszek. Ostatnią kwestię wypowiedziałem nieco zmienionym głosem. Prawda okazała się dużo dziwniejsza od najbardziej fantastycznych domysłów. Przestań, proszę, Rainbow Dash wyraźnie zbladła. Nie musiałeś być aż tak sugestywny. Zrozumiałabym, okej? Zresztą wciąż jeszcze bolą mnie skrzydła po wczorajszym zderzeniu. Pójdź mnie do tej mapy satelitarnej. Rainbow Dash wzięła manipulator, stoł okulotoczny w dwie przednie nogi. Z wyrazem skupienia na pysku przesuwała mapę po ekranie, w tej z powrotem. Granatowy Ford profesora pojawił się na podwórku nieco po 12:00. Gdy tylko zobaczyłem niebieski pojazd wyjeżdżający na zakurzone podwórko, zbiegłem ze schodów i wyszedłem przed kamienicę. Dzień dobry, panie profesorze, przywitałem naukowca. Zapraszam na górę. Dzień dobry, panie Pawle, proszę chwilę zaczekać. Profesor otworzył bagażnik swojego auta i wyjął z niego spory plecak. Dwie krótkofalówki z długimi antenami. Jedna z nich była przymocowana do elastycznego paska z nylonu i miała doczepione niewielkie słuchawki nauszne z mikrofonem. Witam, Rainbow Dash, ale wyrosłaś. Profesor zaczął swoją wizytę od jedynego z najbardziej krępujących tekstów, jaki będąc dzieckiem słyszałem od członków rodziny. Zawsze miałem ochotę odpowiedzieć, a wy się skurczyliście. Pegas na szczęście wolny był od podobnych wspomnień.
Dzień dobry, panie profesorze, odpowiedział, odrywając wzrok od mapy widocznej na ekranie komputera. Mam dla ciebie to. Naukowiec zanurzył rękę w plecaku i wyciągnął duże, narciarskie gogle z elastycznym paskiem. Masz, przymierz. Dziękuję. Rainbow Dash podeszła do profesora, który założył jej gogle na oczy, zaciskając pasek z tyłu głowy. Wow, pasuje na gulał. To świetnie, mam jeszcze te dwie krótkofalówki. To mówiąc, odebrał je ode mnie. Będziemy mogli się przez nie porozumiewać, jak będziesz wysoko nad łodzią. Ta z paskiem i z ławkami jest twoja. Mogę przywiąć? Jasne. Profesor przepasał Pegasa za przednimi nogami, ale przed skrzydłami, kierując krótkofalówkę anteną do przodu. Następnie na uszy kucyka założył sławki, kierując ich pałąk za głowę, a mikrofon umieścił przed jego pyskiem. Wyciągnął z plecaka kolejny elastyczny pasek i przeciągając go pod brodą, przypiął sławki do głowy Rainbow Dash. Możesz mówić? Zapytał. Mogę, odpowiedział kucyk bez większych trudności. No to świetnie, to krótkofalówka, profesor zwrócił się do mnie, trzymając w ręku drugie urządzenie. Służy do łączności dwustronnej. Tu, pokazał na pokrętło, jest włącznik i regulacja głośności. Tutaj, pokazał drugie, wybór kanału, a tu, z boku, przycisk nadawania. Nie? Rainbow, z oczywistych względów musiałem go przerobić. Nadawanie włącza się, kiedy ściśniesz całe urządzenie. O tak? Kucyk ścisnął radiotelefon pod pachą. Dokładnie. Teraz przetestujmy łączność. Profesor przekręcił pokrętło łącznika i zarazem regulator głośności na swojej krótkofalówce. Przez chwilę głośnik wypełniał szum, ale zaraz przebił się przez niego czyjś głos. Zaciekawiony nadstawiłem ucha. Halo? Mobilki, jak tam dróżka na Warszawę? Za Skierniewicami miśki suszą, a poza tym czysto, dobiegła odpowiedź. Dzięki, szerokości, lustereczko. Co chodzi? Spytała zdziwiona Rainbow Dash. Miśki suszą? To żargon CB radiowców, wyjaśnił profesor i pstryknął drugim pokrętłem. Zmieńmy kanał. 1302, masz pasażera na ręku waludzkim, chce jechać na Elanę, usłyszeliśmy tym razem. A to taksówkarze, stwierdził profesor, pstrykając po raz drugi. 1907 do LK0, mam S1 na wjazdowym, dobiegło nas tym razem. Wiem, SRK, dziś coś nie teges, dostaniesz SZ, odpowiedział kobiecy głos. Dobra, tylko streszczajcie się, mam 31-134 na tyłku. A to? Nie mam pojęcia, profesor pstryknął po raz kolejny. Czekaliśmy kilkanaście sekund, ale nikt w tym czasie się nie odezwał. W porządku, zostajemy przy tym kanale. Naukowiec sięgnął do krótkofalówki Rainbow Dash i też ją włączył, po czym przestawił na ten sam kanał. Wziął w rękę wolny radiotelefon i wcisnął przycisk nadawania. Słyszysz mnie, Rainbow Dash? Spytał, mówiąc do aparatu. Głośno i wyraźnie, odpowiedział Pegas, ściskając pod pachą krótkofalówkę. W duecie z własnym głosem, dobiegającym z głośnika urządzenia w ręku profesora. No to chodźmy na dach. Drewniana klapa obita papą uniosła się w górę, przesunęła w bok i wylądowała obok kwadratowego otworu. Na płaską, lekko nachyloną powierzchnię, krytą papą, wszedłem po aluminiowej drabinie. Najpierw ja, potem Rainbow Dash, a na końcu profesor. W porządku, zaczynamy? Spytał profesor. Oczywiście, wieża do Romeo Delta 001. Czy mnie słyszysz? Powiedziałem do krótkofalówki. Tu Romeo Delta 001. Słyszycie głośno i wyraźnie. Dobiegło z głośnika i z pyska kucyka, który stał tuż około nas. Puściliśmy do siebie oko. Romeo Delta 001. Masz pozwolenie na start. Z pasa 27. Oświadczyłem arcypoważnym głosem. Tu Romeo Delta 001, startuje z pasa 27, odpowiedziała takim samym głosem Rainbow Dash, po czym dodała jakby do siebie. Podwozie wysunięte, silniki włączone, lista zakończona, pełna moc. Kucyk rozłożył szeroko skrzydła i ruszył z tempa po krótkim czasie przechodząc do kłusa, a następnie do galopu. V1 wrzasnął, kiedy był już w połowie długości dachu. Rotacja! Pegas machnął skrzydłami raz, potem drugi, potem trzeci, coraz szybciej i szybciej.
Wreszcie za którymś razem poderwał się w powietrze, zatoczył piękny krąg nad nami i ruszył na północ, wciąż się wznosząc. Pięknie wystartowała, powiedział profesor, śledząc łycka wzrokiem. Nie zaskoczę cię chyba, jeśli powiem, że lata w sposób charakterystyczny raczej dla większych ptaków. Ale co wyście właściwie do siebie gadali? Spytał nieco zdziwiony. No cóż, powiedzmy tyle, że oboje lubimy serial Katastrofy w Przestworzach, odparłem z uśmiechem, podziwiając popisy Rainbow Dash. Niebieski kucyk szybował spokojnie nad łodzią. Prądy wznoszące, jakie formowały się nad krytymi przeważnie papą dachami, balut, pomagały mu szybko wznieść się na wysokość około 100 metrów. Nie chciał lecieć wyżej. Wizja, jaką roztoczył przed jego oczami Paweł, wciąż jeszcze tkwiła w jego wyobraźni. Rainbow nudziła się jednak, lecąc spokojnie z tą prędkością. Postanowiła się trochę zabawić. Romeo Delta 001 do wieży. Uważajcie, zaczyna się pokaz. Co ona wyprawia? Spytałem, widząc, że tęczowy punkt zaczyna nagle pikować. Chyba ćwiczy lot nurkowy, odpowiedział profesor, który w przeciwieństwie do mnie przyniósł ze sobą lornetkę i teraz przez nią patrzył. O, wypoziomowała. Tęczowa wstęga przeleciała slalomem między 10-piętrowymi blokami, mniej więcej w połowie ich wysokości, i zagłębiła się w kaniony balutkich ulic. Z tej strony podwórka stała kamienica wyższa od tej, na której staliśmy, więc nic nie mogliśmy z profesorem zobaczyć. Aż do chwili, kiedy Rainbow Dash śmignęła tuż nad naszymi głowami. Następnie wzleciała w górę, odpychając się mocnymi wyrzutami skrzydeł i zachowując całą prędkość. Po czym śmignęła na przełaj w kierunku północnym. Fantastycznie! Dobiegło z krótkofalówki. Nie przesadzasz ty trochę? Powiedziałem do urządzenia. W końcu dopiero co zacząłeś latać na poważnie. Niech ładnie zostawi. Nieoczekiwanie wstawił się za Rainbow Dash profesor. Mam wrażenie, że ona potrafi o wiele więcej. Romeo Delta 001 do wieży, usłyszeliśmy nagle. Jestem już nad wzgórzem, widzę wyraźnie pętlę tramwajową pod sobą i kłębiastą chmurę nad sobą. Proszę o zgodę na wzlot w celach rozpoznawczych. Spojrzałem na profesora, ten skinął tylko głową. Zezwalam, powiedziałem przez krótkofalówkę. Natychmiast po otrzymaniu zezwolenia Rainbow Dash zaczęła się wznosić do góry po spiralnym torze, trzymając się wznoszących prądów nad centrum wzgórza. Ciągły lot w górę był męczący, ale tylko w taki sposób dało się dolecieć do chmury, a Pegas miał wrażenie, że coś jest z nią nie tak, jak zresztą ze wszystkimi chmurami, jakie oglądał od momentu odnalezienia przez Pawła. Nie było po temu właściwie żadnego konkretnego powodu. Chmura wyglądała, no, jak chmura. Biała, okrągła, płynęła sobie wolno po niebie, pchana silnym wiatrem z zachodu. Kucyk postanowił jednak przyjrzeć się jej z bliska. Trochę zaskakujące było dla Rainbow Dash, że im wyżej się wznosiła, tym zimniej się robiło. Ciągły wysiłek nie pozwalał jej zmarznąć, ale i tak kichnęła raz i drugi, zanim wreszcie zdyszana niemiłosiernie i z nieco obolałymi skrzydłami podleciała do chmury z boku. Z jakiegoś powodu spodziewała się, że obłok da się popchnąć jej przednimi kopytami. Te jednak zanurzyły się w białą mgłę razem z całą resztą zaskoczonego kucyka. Po chwili Pegas wyleciał górą. A, więc to tak, mruknęła Rainbow sama do siebie. Przypominały jej się rysunki w encyklopedii w rozdziale Obieg wody w przyrodzie i przedstawienie chmury jako zbudowanej z małych kroplek wody. Zastanawiała się wtedy, jak to się dzieje, że wodną mgłę da się pchać i da się po niej chodzić. Teraz zrozumiała, że rozwiązanie tej zagadki jest proste. Nie da się. Pegas spojrzał w dół. Do ziemi było stąd dość daleko. Rainbow Dash z rozrzewnieniem pomyślała, jak bardzo mogłaby się rozpędzić przy takim pikowaniu. Kto wie, może nawet przekroczyłaby prędkość dźwięku jakiejś serialowej miniczka. Rainbow ścisnęła radiotelefon pod pachą i zawahała się chwilę, co jej mówiło, że połowic nie spodobałyby się jej zamiary. Romeo Delta 001 wysokość, nie mam pojęcia, ale dość wysoko. Pozycja? Kucyk spojrzał w dół. Nad wzgórzem, proszę o zgodę na zejście na 100 metrów. Zezwalam, szczeknął głośnik. Ledwo skończył, kucyka już w pobliżu chmury nie było.
Co ona robi? Spytałem zdziwiony. Na widok małej tęczowej kropki wylatującej z chmury. Spadała jak kamień i nie przejawiała jakichkolwiek przejawów chęci zmiany kierunku. Pikuje, odpowiedział spokojnie naukowiec, obserwujący kłycyka przez lornetkę. Wyrwałem mu instrument i spojrzałem na Remuda przez szkła. To, co zobaczyłem, zmroziło mi krew w żyłach. Na pysku Rainbow malowała się czysta ekstaza. Skrzydła Pegaza były mocno odchylone do tyłu, a przednie nogi wyciągnięte w dół. Z całą pewnością było to kontrolowane pikowanie. Jednak skojarzenia, jakie wzbudzał ten sposób lotu, wcale nie były przyjemne. Chyba wiem, co ona chce zrobić, powiedziałem lekko roztrzęsionym głosem, oddając lornetkę profesorowi. Wystarczyło poprosić, mój towarzysz popatrzył na mnie z wyrzutem. Ona chce przekroczyć prędkość dźwięku. Serio? Skąd miałaby mieć taki pomysł? Z serialu animowanego o kucykach. Później panu pokażę. Teraz nie mam na to czasu. Rainbow Dash! Zawołałem do krótkofalówki. Nie rób Sonic Rainbow! To nie działa w ten sposób. Trajektoria lotu kucyka nie zmieniła się ani odrobinę. Chyba ci nie słyszy, stwierdził profesor. Mam nadzieję, że jak się sparzy na barierze dźwięku, to się zreflektuje. Co do ciężkiej cholery? Pegas spojrzał z niedowierzaniem na swoje kopyta, które z nienacka zrobiły się bardzo gorące. Coś chyba, że robię źle. Tylko co? Rainbow Dash w serialu nie miał jakoś podobnych problemów. Nagle kucyk przypomniał sobie Concorda, Blackbearda, F-16 i inne samoloty przystosowane do przekraczania prędkości dźwięku. Najbardziej wyróżniającą je cechą był oczywiście spiczasty dziób. Że też o tym nie pomyślała. Muszę znaleźć coś, co rozetnie falę uderzeniową, tylko co? Wzrok Rainbow Dash padł na antenę od krótkofalówki, długą, śmiczastą i sterczącą do przodu. Pegas widoczny wciąż jako tęczowy punkt nad zwierzem wyraźnie przyspieszył. Wystawił antenę od krótkofalówki przed siebie, powiedział profesor, który obserwował kucyka przez lornetkę. Chyba chce nią rozciąć falę uderzeniową. A tak można? A bo ja wiem, jestem biologiem, nie fizykiem. Ojoj, chyba Rainbow ma kłopoty. Kucyk faktycznie leciał coraz szybciej, ale wciąż w kierunku ziemi. Nie wyglądało na to, aby miał zamiar wyrównać lot. Ona się rozbije, krzyknąłem. Motyla noga. Rainbow Dash chciała wyrównać lot, sterując samymi końcówkami skrzydeł. Dały się ruszać całymi skrzydłami. Przy tej prędkości, jaką teraz osiągnęła, mogłyby nie wytrzymać działających na nie sił. W tym momencie jednak odkryła, że nie jest w stanie ruszyć nawet piórem. Pegas skoncentrował się i spróbował znowu, tym razem z większą siłą. Lotki jednak nie drgnęły. Tymczasem ziemia była coraz bliżej. W rozpaczliwej próbie wyrwania się z pikowania Rainbow Dash poruszyła całymi skrzydłami, nie zmieniając ich kształtu. Tym razem poskakowało. Daję radę, mruknął profesor. Wypoziomowuje. Rainbow Dash zniknęła nam z pola widzenia, schowana za wyższą kamienicą po północnej stronie naszego podwórka. Nie zauważyłem, żeby... zacząłem. Bapach! Potężny grzmot fali uderzeniowej przetoczył się nad północną łodzią i okolicami. Dawała radę, odparł spokojnie profesor. Odleciała w kierunku przeciwnym do naszego, więc nie było tego widać tak wyraźnie. Myśli pan, że zdąży wyrównać lot przed zderzeniem z ziemią? Raczej da radę. Tylko raczej? Może się pan upewnić, profesor podał mi krótkofalówkę. Rzesz! Tęczowa naddźwiękowa smuga z grzmotem fali uderzeniowej i głośnym wrzaskiem przeleciała kilkadziesiąt centymetrów od pracującego na polu Ursusa. Traktorem targnął potężny wstrząs, kierując maszyną rolnik w kraciastej koszuli, niebieskim berecie, powiódł za nią zbaraniałym wzrokiem. Ki diabeł? Zapytał sam siebie. Tymczasem Rainbow Dash chwiejnie przelatywała nad polami i lasami. Mięśnie poruszające skrzydłami, nieprzyzwyczajone do tak precyzyjnej pracy, sprawiały pewne problemy. Rainbow czuła się jak człowiek, próbujący nawlekać igłę z dwiema rękami zagipsowanymi od nasady palców do połowy ramienia. Na horyzoncie okazało się kolejne, znacznie mniejsze od łodzi miasto. Pegas przeleciał pomiędzy blokami i obok wieży kościoła w ekwilibrystycznym naddźwiękowym slalomie. Po czym wzniósł się nieco wyżej, żeby przelecieć nad ostatnim rzędem bloków.
Ku swojemu zdziwieniu odkrył, że balansowanie na granicy swoich możliwości sprawia mu niesamowitą frajdę. Super! Mruknął do siebie kucyk, po czym zniżył się nad pobliską rzekę i poleciał wzdłuż niej. Tuż nad powierzchnią wody obejrzał się za siebie, żeby zobaczyć szereg fal w kształcie litery V. Halo, Rainbow Dash? Odezwały się nagle słuchawki krótkofalówki. Jej antena rozżarzyła się już do czerwoności. Żyjesz? Bardziej niż kiedykolwiek, wrzasnęła Rainbow podekscytowanym głosem, jednocześnie robiąc w powietrzu beczkę. To jest zarąbiste. Mogłaś mi powiedzieć, poczytalibyśmy o Concordzie. Ja tam zawsze wolałem praktykę od teorii, także wtedy, kiedy zderzyłaś się z samolotem, to był cios poniżej pasa. No dobra, mniejsza z tym. Grunt, że nic nie jest. Będziesz wracać? Kucyk wzniósł nieco do góry. Energia kinetyczna została już wystarczająco uszczypnięta przez tarcie, aby prędkość Rainbow Dash spadła z powrotem poniżej prędkości dźwięku. Dzięki czemu mogła ona rozłożyć nieco zdręciane skrzydła do pełnej szerokości. Pegas rozejrzał się po okolicy. Dookoła były pola, lasy, z tyłu niewielkie miasto, w którym właśnie miał miejsce karkołomny slalom między blokami. Na horyzoncie dał się jednak widzieć zarys miasta dużo większego i w tę właśnie stronę skierowała się Rainbow Dash. Odleciałem spory kawałek, ale już wracam, odpowiedziała jeszcze do krótkowalówki. W oczekiwaniu na powrót Pegaza usiedliśmy z profesorem na krawędzi dachu. Znajdzie drogę? Spytał naukowiec po długim milczeniu. Najwyżej ją naprowadzimy, odparłem. Rozumiem, że chciała lecieć wyżej, ale po co w tym celu leciała do zgierza? Czy są tam lepsze prądy znoszące? Nie, tu chodzi o coś innego. Przestrzeń powietrzna nad łodzią jest objęta kontrolą lotniska, co w praktyce oznacza, że można się tam natknąć na samolot. Rozumiem, a tak przy okazji, wie pan, że Rainbow ma bardzo unikalny styl lotu? To znaczy, swobodna mieszanka stylu ptaków drapieżnych i szybujących. Wydaje się, że ona z pełną świadomością wykorzystuje szeroki zakres zmiany geometrii skrzydeł do celu, w jaki w danym momencie jest jej potrzebny. Czy chodzi o szybowanie, czy też o szybki lot? Do tego dodałbym jeszcze coś, co nazwałbym wpływem zamiłowania do serialu o samolotach. Profesor puścił do mnie oko. I kilka zmian, które mogłyby być typowe dla Pegasów, gdyby coś takiego jak Pegas w ogóle było typowe. To znaczy, związanych na przykład z innym położeniem środka ciężkości. Rainbow Dash szybowała nad przedmieściami, zabudowanymi osiedlami domków jednorodzinnych. Szybki lot bardzo ją zmęczył, była więc zadowolona z bliskości celu. Nie rozpoznawała wprawdzie jeszcze topografii terenu, ale przypuszczała, że gdy znajdzie się nad bardziej znanymi sobie obszarami, to się zmieni. Coś jednak było z tym miastem wyraźnie nie tak. Bloki, nad którymi teraz unosił się kucyk, zdawały się wyższe od tych, do których Rainbow była przyzwyczajona. Miasto zaś wydawało się być znacznie bardziej rozległe. Pegas zawisł w powietrzu i rozejrzał się dookoła. Mina wyraźnie mu zrzedła. O, psia kostka! Mruknął sam do siebie. Przed sobą widział śródmieście, a w nim wyrastające jeden koło drugiego wieżowce. Między nimi widniał charakterystyczny kształt Pałacu Kultury. Trzeba zawracać, chociaż kucyk uśmiechnął się złośliwie. Najpierw wlecę tam, gdzie mnie przedtem nie wpuścili. Krótkofalówka leżąca koło mnie odezwała się nieco trzeszczącym głosem Rainbow Dash. Halo, słyszycie mnie? Słyszymy, powiedziałem. No więc mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że jestem już w mieście, a zła, że to nie jest właściwe miasto. Stoję właśnie na tarasie pod zegarem na Pałacu Kultury. O kurde, mruknął profesor. Nie ruszaj się stamtąd, rzuciłem do radiotelefonu, jednocześnie ruszając w kierunku klapy na dachu. Pomożemy ci wrócić. Rainbow Dash zdyszana i zmęczona patrzyła na Warszawę z góry. No i dopiero swego, mruknęła. Zaraz cię doprowadzimy z powrotem do Łodzi. Dobiegł po dłuższej chwili ze słuchawek głos Pawła. Już włączyłem Google Maps. Tu nastąpiła dłuższa cisza. Leć na zachód, odezwał się po chwili Paweł. Czyli w którą stronę? Widzisz duży, ale stosunkowo niski, prostokątny budynek? No tak.
Kucyk spojrzał na dworzec centralny. Obok niego jest szeroka ulica, lecz wzdłuż tej ulicy, aż spod ziemi wynurzą się tory, a potem wzdłuż torów dalej się zobaczy. Zrozumiałam, odpowiedział Pegas, po czym rozpostarł skrzydła i powoli poszybował nad dworcem centralnym, a potem nad alejami jerozolimskimi. Dobra, widzę tory, a dalej? Najpierw wzdłuż torów, prosto, na następnym rozgałęzieniu prosto, a później prosto, wiesz co? Mów mi po prostu, co widzisz, a ja powiem, kiedy lecieć w bok. Aha, i uważaj na druty sieci trakcyjnej. W porządku. Kucyk z zgrabnym łukiem wleciał nad linię kolejową. Przed sobą widzę dużą stację z 7 peronami. Gdy Rainbow Dash minęła perony, błyskawica bólu przecięła jej skrzydła. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, jak bardzo jest zmęczona. Intensywny wysiłek związany ze sterowaniem nad dźwiękowym lotem porządnie nadwyrężył jej siły, choć teraz prawie nie machała skrzydłami i raczej szybowała niż leciała. Zrozumiała, że do łodzi na jeden raz nie doleci. Nagle usłyszała za sobą głośne trąbienie, obejrzała się zaskoczona przez ramię, po to, że jechał z dużą szybkością pociąg. Pomalowana na niebiesko elektryczna lokomotywa ciągnęła długi wąż wagonów. Pojazd szybko zrównał się z kucykiem i zaczął go wyprzedzać. Lekki ból zmęczonych mięśni, poruszając skrzydłami, nasilił się nieco. Pegas spojrzał na swoje skrzydła, potem na pociąg. Na jego pysku pojawił się uśmiech. Kucyk nieco przyspieszył, aż dorównał szybkością lukowatym dachom lekko kołyszących się na zawrotnicach wagonów. Starał się nie zwracać uwagi na narastający ból skrzydeł. Lądowanie uniemożliwiała jednak plątanie nadrutów nad rozgałęziającymi się na wszystkie strony torami. Jeszcze tylko trochę, szepnęła przez zaciśnięte zęby Rainbow Dash przy każdym poruszeniu skrzydłami. Wreszcie plątanina się skończyła. Słupy trakcyjne, na których wisiały druty, stały po bokach torów, więc Pegas wylądował na dachu wagonu od wewnętrznej, lekko się ześliznął, ale zatrzymały go podłużne przetłoczenia blachy. Od szczytu dachu do drutów było około 1,5 metra, a kucyk miał 1,20 m w pozycji wyprostowanej, więc zmieścił się bez problemu. Podciąg właśnie minął ostatnią zwrotnicę i zaczął przyspieszać. Podmuch powietrza narastał, a choć Pegas był do niego przyzwyczajony, to brudny dach nie dawał oparcia i kucyk zaczynał się obawiać, że jeszcze trochę, a go zdmuchnie. Pokonując opór wiatru, podszedł więc naprzód wagonu, położył się na płask, kopytkami chwycił za przednią krawędź dachu. Rainbow skrzywiła się lekko, czując, jak kurz z dachu brodzi jej niebieską sierść. Halo, Rainbow Dash? Odezwał się głos Pawła ze sławek. Nic nie mówisz, gdzie teraz jesteś? Na pociągu, pomyślał Pegas. W tym momencie rozpoczął się tor bezsykowy i charakterystyczny dźwięk tadam, tadam zastąpił jednolity szum. Rainbow Dash przechyliła się nieco na bok, co spowodowało lekkie ściśnięcie krótkofalówki. Tory idą prosto przed siebie, nie ma o czym gadać, odpowiedziała. Pociąg jechał raz szybciej, raz wolniej. Na szczęście dla kucyka nie odbijał żadną boczną linię. Rainbow Dash leżała na dachu, rozkosząc się odpoczynkiem i od czasu do czasu składając raporty o mijanych obiektach. Zbliżam się chyba do jakiejś większej stacji, powiedziała, wyprostowawszy się na chwilę, dostrzegłszy na horyzoncie las słupków trakcyjnych. W tym momencie pociąg rozpoczął ostre hamowanie, po czym z piskiem zatrzymał się przy peronie. Rainbow zacisnęła zęby, ten pisk zdawał się świdrować ją na wylot. Drzwi wagonów otworzyły się i na peron wysypał się tłum ludzi. Rainbow ruszyła kłusem po dachu, dudniąc donośnie i skacząc z wagonu na wagon. Podbiegła w kierunku tyłu pociągu, kilku ludzi spojrzało w jej stronę i powiodło zdziwionym wzrokiem za tęczowym Pegasem, spacerującym po dachu. Jedna czy dwie osoby stanęły jak wryte. Kucyk zeskoczył na peron przy ostatnich drzwiach, stały otworem, a koło nich wisiała tabliczka. Rainbow Dash przebiegał ją wzrokiem. Gdzie to właściwie jedzie? Warszawa Wschodnia, Centralna, Zachodnia, Żyrardów, Skierniewice. Przerzuciła wzrok do końca tabliczki. Łódź, Kaliska? Fajnie, halo, Paweł? Zawołała, ścisnąwszy radiotelefon pod pachą. Chyba właśnie znalazłem rozwiązanie. Na stacji zerknęła na tablicę stojącą na peronie.
Żyrardowie, gdzie teraz jestem, stoi pociąg do Łodzi. Pojadę nim, zmęczona jestem i dolecieć raczej nie dam rady. A masz bilet? Odezwał się sceptyczny głos. Nie wydaje mi się, żebym go potrzebowała. Remy uśmiechnęła się, przypominając sobie kontrolerów z tramwaju. Kucyk ulokował się w ostatnim przedziale ostatniego wagonu, całkowicie pustym. Rainbow Dash wyciągnęła się na kanapie, położyła się na grzbiecie, a przednie nogi podłożyła pod głowę. Pociąg szarpnął i ruszył przed siebie. No, to się nazywa podróż, Pegas przymknął oczy. Żadnego zmęczenia, po prostu się jedzie. Nagle drzwi się otworzyły, do przedziału wszedł konduktor. Dzień dobry, poproszę bilet do Kolejarz najpierw wytrzeszczył oczy, a potem uszczypnął się lekko w ramię. Słucham? Spytała Rainbow Dash. Kurcze pieczone, szepnął sam do siebie mężczyzna. Rainbow Dash? Zapytał z wyrazem niedowierzenia na twarzy. Tak, dokładnie. Rainbow wyciągnęła się na ławce z zadowoleniem. Ogląda pan serial? Czy oglądam? Jestem jego wielkim fanem. Konduktor był cały podekscytowany. Zobacz, powiedział. Po czym rozpiął mundur i pokazał podkoszulek. Przedstawiał on pryzmat, w którym rozszczepiała się smuga światła. Na końcu tęczowego promienia sportretowana była pędząca Rainbow Dash. Ładne, stwierdził kucyk, odrobinę zażenowany. Kurcze pieczone. Gdzie jedziesz? Do Łodzi. Dobrze, no to bruchów na drogę. Konduktor wyciągnął pięść zaciśniętą od popularnego żółwika z strony Rainbow Dash. Ta przez chwilę patrzyła z dezorientowanym wzrokiem na kolejarza, ale po chwili z uśmiechem odzajemniła gest. Z tym, że ona nie zaciskała pięści, bo jej nie miała. Zasunę ci firanki, zamknę drzwi na kwadrat, dodał mężczyzna. Będziesz miała spokój. Halo, słyszysz mnie? Głos ze słuchawek wyrwał kucyka ze snu. Rainbow Dash ziewnęła, przetarła kopytem oczy i przeciągnęła się. Dopiero wtedy stwierdziła, że jest w przedziale kolejowym. Natychmiast przypomniała sobie wszystko, ścisnęła krótka falówkę. Tak, słyszę, odpowiedziała. Najlepiej wysiąść na stacji Łódź Widzew. Stamtąd najłatwiej do nas trafić, odpowiedział Paweł przez radiotelefon. Pociąg stał, Rainbow Dash wyjrzała przez okno. Na pobliskim budynku stacyjnym widział napis Łódź Hojny. A to przed czym czy za Hojnami? Przed. No to mamy problem, bo ja już jestem na Hojnach. To wysiadaj. Kucyk próbował odsunąć drzwi, te jednak były wciąż zamknięte na kwadrat. Rzucił się do okna, unosząc się w powietrze na skrzydłach. Zaczął zgłębiać zasadę działania zamka okiennego. Pociąg powoli zaczął ruszać z miejsca. Wysiadłaś już? Prawie, odpowiedział Pegas, jednocześnie starając się nacisnąć zamek. Na szczęście ten konkretny wyposażony był w długi wysięgnik, dzięki czemu już po chwili kucykowi udało się otworzyć okno. Wyjście było nie lada wyczynem. Kucyk musiał najpierw wysunąć przednią połowę ciała, następnie oprzeć się na górnej krawędzi okna i przestać machać skrzydłami. Przeciągnąć przez otwór kolejną część tułowia, ponownie uruchomić skrzydła i wydostać całą resztę swojego ciała. Dodatkowo walcząc z oknem, które miało tendencję do zamykania się samo z siebie. Wreszcie, gdy Rainbow Dash była już na zewnątrz pociągu, okno zatrzasnęło się, a ona podfrunęła wysoko do góry, ostrożnie przelatując między przewodami wysokiego napięcia. Skrzywiła się lekko, czując zakwasy w skrzydłach, ale wznosiła się, dopóki nie osiągnęła wysokości około 100 metrów. No dobra, mruknęła, spójrzmy na tę panoramę. Jeśli tu są Hojny, tam z tyłu widzę, to baluty muszą być tam. No to lecimy. Halo, jak tam u ciebie? Odezwał się głos w słuchawkach. Gdzie jesteś? Nad stacją Łódź Hojny i już lecę w stronę domu, powiedział Pegas. W porządku, nie potrzebujesz naprowadzenia? Nie, poradzę sobie. Rainbow Dash, wysiadka! Konduktor otworzył kluczem ostatni przedział ostatniego wagonu. Odsunął firanki i zajrzał do środka. Przedział był jednak pusty. Kolejarz rozejrzał się dookoła i zerknął na półki, na bagaż i na wszelki wypadek także pod siedzenia. Nigdzie nie było widać Rainbow Dash. Kurde, mam już haluny, mruknął sam do siebie. Muszę przestać oglądać serial całymi nocami. Razem z profesorem wyszliśmy z powrotem na dach, aby przywitać lądującą Rainbow Dash. Już leci,
Wskazałem palcem niewielki tęczowy punkt, powoli zbliżający się w naszą stronę. Profesor podniósł do oczu lornetkę. Mruknął. Niech pan na to spojrzy. Ten styl lotu nie kojarzy mi się z czymkolwiek, co kiedykolwiek widziałem u jakiegokolwiek latającego stworzenia. Przejąłem lornetkę i po krótkim poszukiwaniu znalazłem na nieboskłonie Pegaza. Rainbow zniżała się powoli w naszym kierunku, z szeroko rozpostartymi i praktycznie nieruchomymi skrzydłami. Samymi końcówkami kontrolowała lekko boczne podmuchy wiatru, zachowując idealnie prosty kierunek lotu. Nic dziwnego, powiedziałem, oddając profesorowi lornetkę. Mam wrażenie, że to styl Boeinga 747, a nie 737? 737 by było, gdyby miała winglety. Win co? Wygięte do góry końcówki skrzydeł. To zdecydowanie 747. Blefowałem. Model strzeliłem na ślepo. Niemniej prawdą było, że sposób podchodzenia kucyka do lądowania od razu skojarzył mi się z samolotem. Romeo Delta 001 do wieży. Proszę o zezwolenie lądowania na pasie 27. Odezwało się radio. Uśmiechnąłem się do siebie. Wieża do Romeo Delta 001. Lądować zezwalam, pas 27, powiedziałem. Pegas był coraz bliżej. Kiedy zbliżał się do płaskiej powierzchni dachu, wysunął nogi do przodu i zakończył lądowanie krótkim kłusem pokrytej papą powierzchni. Szybko przeszedł do stępa, złożył skrzydła i podszedł do nas. Uff, jestem wykończona. Rainbow Dash podeszła do nas. Jej błękitna sierść była porządnie zakurzona. Na brzuchu nosiła wyraźne ślady spotkania z brudnym dachem wagonu. Chłód Pegaza wydawał się nieco chwiejny, ale się zmachałam. A jak podobało wam się moje lądowanie w stylu Airbusa A320, a nie Boeinga 747? Spytał profesor, rzucając mi nieco złośliwy śmieszek. No jak to? Nie zauważyliście, jak komputer automatycznie kontrolował zawirowanie powietrza, utrzymując stałą prędkość, kąt nachylenia i ścieżkę podejścia? Kucyk wyszczerzył się do profesora i ruszył w kierunku klapy prowadzącej na dół. W tym momencie zauważyłem, że na tylnej nodze Pegaza widać nieco przykurzony rysunek kreskówkowej chmury z wychodzącą z niej tęczową błyskawicą. Szturchnąłem naukowca w ramię, a kiedy ten się odwrócił, położyłem palec na usta i wskazałem na obrazek. Profesor uniósł brwi. To bardzo dziwne, powiedziałem szeptem, kiedy Rainbow zeszła już po drabinie. Pokażę panu odcinek kreskówki o kucykach, to pan zrozumie. Ej, wy dwaj, złazicie czy nie? Odezwał się z otworu zniecierpliwiony głos Rainbow Dash. Zrozumiałem, powiedział szeptem profesor, delikatnie popychając mnie w kierunku zejścia. Kiedy kucyk wszedł do łazienki, wraz z profesorem podeszliśmy do komputera. Na monitorze wciąż widać było otwarte okno Google Maps z widokiem satelitarnym. Wyszukałem odcinek Kronik Uroczych Znaczków w tłumaczeniu obsesji Octopusa, po czym wręczyłem profesorowi sławki. Gdy naukowiec zaczął w skupieniu oglądać bajkę dla małych dziewczynek, w łazienki dobiegł głośny wrzask. Ociekająca mydłem i pianą Rainbow Dash wbiegła do pokoju, poślizgnęła się na mokry linoleum i rymsnęła podłogę. Natychmiast jednak wstała. — Coś się ze mną dzieje? — spytała, patrząc mi w oczy z przerażonym wzrokiem. — Patrz! — wskazała kopytem na swój zad. — Mam kity mark. Jestem wytworem czyjejś wyobraźni. Jestem fikcjonalny charakter. W zdenerwowaniu kucyk zaczął mówić dziwną mieszaniną polskiego i angielskiego. — Czy jestem z TV Show? Czy na pewno powiedziałeś all my backstory? Czy też coś przede mną ukrywasz? Czy... W tym momencie złapałem Pegaza mocno za głowę. Ten przerwał potok pytań i spojrzał na mnie zdziwiony. Rainbow Dash, ogarnij się i nie histeryzuj, powiedziałem, patrząc jej prosto w oczy. Powiedziałem ci wszystko, co o tobie wiem, a co do tego, że jesteś postacią fikcyjną, to zdaje się, że warunkiem koniecznym, żeby takową być, jest nie istnieć, racja? No tak, czy ja nie istnieję? Nie wygłupiaj się, rzuciłem jej spojrzenie numer 13. Are you fucking kidding me? Jeśli ty nie istniejesz, to z kim ja teraz rozmawiam i komu profesor robił badania i dlaczego czuję pod palcami twoją sierść? Puściłem głowę Rainbow Dash, która powoli się uspokajała. Nie wiem. Idź się wyszorować, przemyśl logicznie całą sytuację, a potem wróć i powiedz, do czego doszłaś. Profesor? Wskazałem na naukowca, który w skupieniu oglądał odcinek. Też zapewne coś wymyśli.
Dobrze, odpowiedział kucyk, wciąż nieco roztrzęsiony, po czym ruszył z powrotem w kierunku łazienki. Gdy tylko zniknął za drzwiami, westchnąłem i oparłem się o ścianę. Też nurtowało mnie poważne pytanie o to, skąd u Rainbow Dash miałby się nagle pojawić znaczek. Nie wierzyłem wprawdzie w to, aby czyjeś wyobraźnia naprawdę mogła powołać postać do życia, ale to wszystko było mocno niepokojące. Zanim jednak zdążyłem dojść do jakichś sensownych wniosków, odezwały się znacznie bardziej przyjemne pragnienia, a mianowicie burczenie w brzuchu. No tak, dochodził już wieczór, a ja od śniadania nic nie jadłem. Postanowiłem zamówić 3 pizze na obiad, upodobania swoje i Rainbow Dash znałem. Nie wiedziałem jednak, w jakich potrawach gustuje profesor. Chciałem go zapytać o to, ale kiedy spojrzałem w jego kierunku, zaskoczył mnie uśmiech, jaki widniał na jego twarzy. Postanowiłem mu nie przerywać, sięgnąłem pamięcią do naszego obiadu w restauracji. Halo, pizzeria, słucham? Witam, macie w ofercie coś ze schabem i kartoflami? Odcinek dobiegł końca, spojrzałem wyczekująco na profesora, który powoli zdjął słuchawki. Przez dłuższą chwilę wpatrywał się w ścianę i nic nie mówił. To chyba najbardziej niezwykły przypadek, jaki widziałem w mojej karierze, powiedział wreszcie. Po raz pierwszy autentycznie dobrze się bawiłem, oglądając bajkę dla małych dziewczynek. No dobrze, ale co z Rainbow Dash? Spytałem nieco zniecierpliwiony. Mam 3 teorie. Pierwsza jest taka, że nasza Rainbow Dash i jej bajkowa odpowiedniczka to jedno i to samo. Naprawdę uważa pan, że to możliwe? A jak niby? Nie wiem, wzruszył ramionami profesor. To niezwykle mało prawdopodobne, ale nie można wykluczyć takiej możliwości. Druga teoria jest nieco bardziej prawdopodobna i zakłada, że ktoś zaprojektował genetycznie Rainbow Dash tak, żeby była jak najbardziej zbliżona do tej serialu. Kiedy on wyszedł? Nie wiem, ale możemy się dowiedzieć. Odpowiedziałem, podchodząc do komputera i odpalając Wikipedię. Zobaczmy, pierwszy odcinek wyszedł 10 października 2010, a ten, który pan właśnie oglądał, 15 kwietnia 2011, czyli miesiąc po tym, jak znalazłem Rainbow Dash. A już w momencie znalezienia miała ona pół roku życia za sobą. To w zasadzie wyklucza tę teorię, mruknął profesor. Chyba, że istnieje powiązanie między producentami serialu a osobami, które genetycznie zaprojektowały Rainbow Dash. W porządku, a trzecia hipoteza? Cóż, przypuszczam, że to po prostu bardzo silna autosugestia. Po prostu Rainbow obejrzała serial, a potem to, co widziała o uroczych znaczkach, jakoś zadziałało. Pamięta pan, co mówiłem o tym, że bardzo silne emocje są w stanie wpłynąć zarówno na ostateczne ukształtowanie się mózgu, jak i na pigmentację sierści na zadzie? Wygląda na to, że właśnie mogliśmy obserwować działanie tego dziwnego genu. Ma pan zamiar zrobić badania na ten temat? Spytałem. Owszem, profesor dźwignął się z krzesła. Zwołam wszystkich specjalistów, jakich uda mi się znaleźć. Zoologów, psychologów, neurologów, kogo tam jeszcze. Wszystkich już widzę, jak zbieram ich w auli, gaszę światło, a puszczam odcinek serialu o kucykach. Na twarzy naukowca pojawił się szeroki uśmiech. A potem, kiedy się skończy, robię prezentację na temat zamieszkałej w Łodzi Rainbow Dash i wszystkich jej podobieństw do oryginału. Prezentuję dowody i rozpoczynamy dyskusję. Czy to oznacza konieczność nowych testów? Tak, ale na razie nie ma konieczności, żeby nasza czworonożna koleżanka w nich uczestniczyła. Zgromadzony materiał w zupełności wystarczy. Jeśli już, to może za parę miesięcy przyjadę przeprowadzić testy psychologiczne, ale to się okaże. Cóż, pozostaje mi życzyć powodzenia, a jestem pewien, że uda się panu zebrać tych wszystkich ludzi i skłonić ich do oglądania serialu o kucykach? Mam na to sposób. Jaki? Profesor wzruszył ramionami. Naukowcy też lubią imprezować. Umyta i wytarta ręcznikiem Rainbow Dash wyszła z łazienki dokładnie w chwili, kiedy dostawca pizzy zapukał do moich drzwi. Odebrałem od niego 3 płaskie pudełka. Zapłaciłem i położyłem na stole. Obiad podano, oj! Jęknąłem na widok zawartości pierwszego z pudełek. Pizza ze schabem i kartoflami wyglądała wyjątkowo nieapetycznie. Profesor zajrzał mi przez ramię. O kurcze, wykrztusił z podziwem. Ze schabem i kartoflami, moja ulubiona. Naprawdę? Spojrzałem na naukowca z niedowierzaniem. Tak, dziękuję bardzo.
Profesor wziął pudełko, usiadł na krześle i położył je sobie na kolanach, po czym zabrał się do połaszowania. Smakuje lepiej, niż się spodziewałem. No dobrze, ale co z tym? Rainbow Dash wskazał na swoją tylną nogę. Zrobił się z obu stron zadu. A to, moja droga, jeden z twoich genów w działaniu. Prawdopodobnie pod wpływem emocji wzbudzanych przez szybki lot aktywowała się sekwencja, która namalowała ci ten rysunek. Oznacza to, że teraz jesteś wyjątkowo uzdolnioną lotniczką. Ale to przecież definicja cutie marka. Jeśli tak to ujmujesz, to zaczyna brzmieć ciekawie. Czy mogę ci teraz zrobić kilka zdjęć? Będą mi potrzebne do dalszych badań. Rainbow Dash spojrzała na mnie, skinąłem głową. W porządku, a jakie to będą badania? Zakrojone na naprawdę wielką skalę. Profesor wyglądał na uszczęśliwionego, perspektywą czekającego go wyzwania. Z udziałem wielu naukowców z kraju i zagranicy. Najtęższe umysły będą łamały sobie głowy nad twoim przypadkiem. Od teraz już nie tylko ty będziesz się zastanawiać, skąd się właściwie wzięłaś. Teraz będzie to robiło całe mnóstwo bardzo inteligentnych ludzi.